Podczas dzisiejszej sesji pojawił się w formie zapytania nowy temat. Radny klubu SLD Karol Korneluk chciał wiedzieć, na kim spoczywa obowiązek przetransportowania uczniów ze szkół do kościołów na rekolekcje. Do zagadnienia ustosunkowała się Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk, przypominając przy okazji, że procedury dotyczące organizacji rekolekcji ustalono w 1992 roku. Uczniowie, którzy uczą się religii w szkołach różnych wyznań, które jest objęte religią, mają prawo do wolnych do 3 dni do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. To jest taki element, który jest istotny, który pokazuje, że to zostało uzgodnione na etapie ustalania właśnie kwestii religii w szkole. Jakie to ma tego konsekwencje? Otóż takie, że to nie można stawiać znaku równości, że to są dni wolne od nauki. To są dni, w których szkoła umożliwia uczestnictwo swoim uczniom w rekolekcjach, ale szkoła też zapewnia opiekę i uczniom, którzy nie uczestniczą w danych rekolekcjach, szkoła również zapewnia opiekę wychowawczo-opiekuńczą. Kto zatem ma obowiązek odprowadzenia uczniów do kościoła? Szkoła zapewnia, powtarzam, opiekę wychowawczą, opiekuńczą w tych dniach, w którym w porozumieniu z organizatorami rekolekcji wie, że rekolekcje w jego szkole się odbywają. Szkoły praktykują różne są praktyki. Na przykład są takie szkoły, gdzie rodzice dostarczają dzieci do szkoły, jeżeli mówimy o szkole podstawowej. Nauczyciel doprowadza na przykład do kościoła na rekolekcje. Potem katecheci są odpowiedzialni i nauczyciele religii za przyprowadzenie młodzieży, dzieci do szkoły, jeżeli w szkole jeszcze odbywają się inne zajęcia, które związane są z takimi rekolekcjami. Dyrektorzy szkół współpracują z parafiami chętnie i na przestrzeni lat wypracowały już swoje standardy oraz zwyczaje. W tym roku, jak podkreśla pani prezydent, będzie podobnie.